Dzień dobry, moi drodzy, jest dzisiaj 16 dzień października, to jest poniedziałek, to jest początek nowego tygodnia i muszę wam powiedzieć, że jestem tak wściekły, że to się po prostu w głowie nie mieści. Zaraz wam wytłumaczę dlaczego. Światowy Dzień Żywności, no i co z tego? Światowy Dzień Chleba, no lubię chleb, ale co z tego? Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca, no przydałoby się. Światowy Dzień Anestezjologa i Dzień Szefa. Jakoś to wszystko nie ma znaczenia, jak człowiek jest wściekły. Róbmy nowy dzień, nowy tydzień. Czołóweczka, zapraszam, jedziemy! Moi drodzy, moi mili, moi kochani, witam was bardzo serdecznie w nowym odcinku. Proszę się nie lękać, to nie będzie oczywiście odcinek polityczny, aczkolwiek będzie trochę polityczny, w sensie nie polityczny, ale polityczny. Kochani, jest 16 dzień października, nagrywam to oczywiście kilka dni wcześniej, więc nagrywam to jeszcze przed wyborami. Nie mam pojęcia, kto wygrał, kto nie wygrał i tak dalej. Cytat na dzisiaj, bo będzie dzisiaj mądrość murów i potem odniesiemy to sobie do właśnie tej sytuacji, w której się znajdujemy, czyli 16 dnia października. Jednocześnie powiem wam, dlaczego jestem wkurzony. Uwaga, następująca mądrość murowa, podobna do takiej, która była całkiem niedawno, ale myślę, że to jest w ogóle ważny i potrzebny temat, przynajmniej dla mnie na dzisiaj. Po co ci te myśli? Moi drodzy, jakiś czas temu był już taki odcinek o tym, kiedy wam mówiłem o tym takim nazbyt dużym, nazbyt niepotrzebnym przemyśliwaniu, które nas niszczy i tak dalej. Kochani, jest dzisiaj poniedziałek, pewnie nie ma jeszcze oficjalnych oczywiście wyników wyborów, ale jakieś tam pewnie takie, te wiecie, te pierwsze są. I przypuszczam, że niektórzy jesteście szczęśliwi, inni jesteście wkurzeni, mówicie, Boże, nie, stało się tak, jak się nie miało stać. Nie mam pojęcia w ogóle, co się stało, bo nagrywam to wcześniej. Powiem wam, dlaczego jestem wkurzony, bo to mi się wszystko składa w jedno. Kochani, miałem przygotowane na ten tydzień i na następny tydzień wstawaki. Wiecie, że wcześniej sobie tam to przygotowuję, cytaty, ustawiam sobie ciekawostki i tak dalej. I coś mi się, słuchajcie, dzieje, w sensie między komputerem a telefonem normalnie jest synchronizacja, bo jak nagrywam, to nagrywam z telefonu, żeby nie łazić z komputerem. I mi się coś nie zsynchronizowało, no i nie miałem tego po prostu, tych tekstów. Polazłem do komputera, coś tam zacząłem zmieniać i co się stało? Oczywiście skasowały mi się całe dwa tygodnie. I kochani, no niektóre rzeczy pamiętam, które sobie przygotowałem, ale niektórych po prostu nie pamiętam, albo nawet cytatów nie pamiętam dosłownie i nawet jednego już nie mogłem znaleźć. Nie wiem, czy jesteście też wkurzeni, kiedy, no właśnie, coś robicie, coś nie wychodzi i po prostu włożycie jakąś pracę i potem nic z tego nie ma, nie? Uwaga, kochani. Takich sytuacji w życiu może być bardzo dużo. Mnie wkurza ta sytuacja, że po prostu napracowałem się, robiłem to chyba ze 2 godziny, no i 2 godziny w plecy, nie? Po prostu zero. Od początku musiałem wszystko robić. Może są znacznie poważniejsze sprawy. Ktoś jest wkurzony, Polska idzie w złą stronę, bo wybory nie poszły po twojej myśli. Nie mam pojęcia, jaka była twoja myśl, nie wiem, w którą stronę twoje myśli idą, ale może jesteś wkurzony. Może jesteś wkurzony, bo coś innego robisz i ci nie wychodzi. Uwaga, co zrobiłem przez ostatnie 30 minut? No miałem ciągle po prostu straszne myśli, jaki to świat jest zły, jakie to technologie są do niczego, jak moje życie jest beznadziejne, że straciłem 2 godziny i tak dalej. I uwaga, po co ci te myśli? Po co ci te myśli? Kani, nie chodzi mi o to, że nie możemy odczuwać tego, co odczuwamy. No odczuwamy to, co odczuwamy w różnych sytuacjach. Może właśnie po wyborach, może w związku z pracą, która się zmarnowała, może coś innego. Tylko uwaga, czy te myśli, to wkurzenie, z którym po prostu siedzę od ostatnich minut wielu, czy ono mi coś daje, to wkurzenie? Znaczy daje mi to, że nagrywam teraz ten odcinek taki pobudzony, bo byłem wcześniej niepobudzony, a teraz jestem pobudzony, bo się wkurzyłem. Więc to mi może te myśli dają, ale generalnie to one donikąd nie prowadzą. Kochani, co trzeba zrobić, kiedy idzie nie po naszej myśli? Co trzeba zrobić, kiedy nawet świat idzie nie po naszej myśli? Kiedy Polska nie idzie po naszej myśli? Kiedy coś tam nie idzie po naszej myśli? Kiedy twoje życie nie idzie po twojej myśli? Wkurzanie się donikąd nie doprowadzi. Obrażanie się na świat donikąd nie doprowadzi. Obrażanie się na rzeczywistość donikąd nie doprowadzi. Jestem tu, gdzie jestem. Dzisiaj. W ten, no chciałbym powiedzieć poniedziałek, bo wy to oglądacie w poniedziałek, ale u mnie jest parę dni wcześniej. Więc jestem tego dnia, kiedy jestem. I mam zrobić to, co mam zrobić. Narzekanie nic mi nie da. Ta złość w głowie, poza ewentualnie pobudzeniem, nic mi nie da. Tylko zadaj sobie pytanie, to co w rzeczywistości, która właśnie się wydarzyła, nawet jeżeli ona nie jest po twojej myśli, to co możesz zrobić, żeby żyć dobrze, żeby robić dobre rzeczy, żeby kochać, żeby pójść do przodu, żeby się rozwijać, żeby z Panem Bogiem być, jeszcze mi to jakiś telefon dzwoni. No właśnie, wszystko nie po mojej myśli, ale to jest nieistotne. Co zrobić? Jesteś tu, gdzie jesteś. Nie obrażaj się na świat, nie obrażaj się na rzeczywistość, nie mów, że wszystko jest nie tak, jak miało być. W każdej dziedzinie życia. Tylko po prostu bierz się za rzeczywistość i robimy ją.
Po co ci te myśli? Te myśli nic nie dają, te myśli nas tylko rozgoryczają i one nic nie zmieniają, poza właśnie rozgoryczeniem. No to tak sobie tu wylałem frustrację. Mam nadzieję, że komuś z was ten odcinek dzisiaj właśnie dlatego przyjdzie z pomocą. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, ale jestem zły, no nie będę ukrywał. Prawdopodobnie cały najbliższy tydzień będziecie widzieli, że ale on jest pobudzony. Oby tak w ogóle było, bo po prostu bo muszę nagrać ten cały tydzień, będę zaraz przypominał, co tam zapisałem, a nie do końca sobie przypomnę. Na szczęście dwa cytaty najważniejsze znalazłem, więc jakoś to będzie. Kurczę, robimy, żyjemy, nie zniechęcamy się, nie rozczarowujemy się. To tyle. Mam nadzieję, że nie zezłościłem was tym dzisiejszym odcinkiem. A nawet jeżeli, to poradźcie sobie z tym. Bierzcie to, bo życie nie jest takie, jakie zawsze sobie wyobrażamy, że ma być. Co ja w ogóle gadam? Bardzo was ściskam, bardzo was pozdrawiam, bardzo was błogosławię i super, że się w ten powyborczy poniedziałek spotkaliśmy. Do jutra, z Bogiem, pa, pa!